I co, i tu sobie ludzie mieszkają? I tak normalnie. A skąd oni kurna jedzenie mają i w ogóle? Wyjeżdża taki obwoźny sklep. No kurnia. A skąd mają te pieniądze na to? Dostają emeryturę lokalną. Dobry? Zastanawiam się, jak ktoś ma wyjebkę i na przykład tatarka. Kiedy ją tu powiesił? Z jakiego powodu? Kiedy o niej zapomniał? Ile ona tutaj wisi? Albo taka tam... Wanienka. Dla dzieci. To jeszcze... Wszystko to. Ma butę dla psa, nie ma psa. Byłem tu 5 lat temu i nie miał tego psa. No ale widzisz, jest balia do kąpania, jest ta... Dzbanek, złupem. Mydło. Ale takie coś w guberni mógłbyś sobie zamontować. No, co? Dłonie. No, tak? W samochodzie tam. No, komujnik nazywaj się. Jak idziesz do tego, do ogrodu, kosić trawę elektrycznym robotem, to potem... Wiesz, chłopowi nie zużywaj wody. Nie wiem, bo wiesz. Stolik, ja już zacznę za blisko. O, wiśnie. I patrz, tutaj wpadły te takie szerszenie. Ten szerszeń w tej wodzie? Nie, to nie szerszeń. Szerszeń bliższy, on taki. Kurde. To cej, slipak na skarbie. Slipak. Slipak? Slipak. Czyli niewidomy. Tak, dlatego wleciał w wodę. A nie widzę, dajesz? I kiedy go spajmałeś żywo, tak? Brę slinu i mu raz na jeden, raz na drugą puskajesz on w kosmos. W życiu nie uszał. Właśnie. A nie chciałeś w łazience mieć takiego pojemnika na mydło? Marzę o tym. Chodź w środ. Раньше, коли ну, были... А это... откуда он знает пенсию? С эмеритуры, с ренты. А, пенсия, эмеритура, да? А чему у него этот шериф на окне? Он тут шериф в этой вёсце? Объект для охраны. Шкаф. Я болел на ковид. И сейчас я не могу дышать, вот в чём дело. А у меня все в порядке. Ты что, по-моему? Запаху не. Нема? Нема. Нема, но. А смаку тоже нема, да? И смаку так. Это... Пахуй пенсиян, вот как можно пить как воду. Походи, да, Павлик? Вот так, то прошел трохи. Так, мы коронавирус. Гриль, сделанный из бутли газовой, элегантский. Есть кветник. Профессор. I on to co całe życie mieszka, czy on się tu przeprowadził w którymś momencie? Całe życie tu mieszka. Czyli on się nie wyprowadził? On się wyprowadził tylko na rok stąd, ze strefy. Czyli co, powiedział, że ma to w dupie i on tutaj ma... Wysiedlili go, a po roku wrócił i się nie... I teraz go już nie chcą stąd wywalić w żaden sposób? Nie, teraz już nie. Oni mają taki status, że są nieusuwalni. Ci nowi, co przyjeżdżają, są usuwalni, a on nie. Ale wcześniej chcieli go jeszcze raz usuwać, jak po roku wrócił? Nie. Znaczy nigdy to nie było w taki sposób restrykcyjny. Ale ci co wracali, to mieli jakieś problemy zdrowotne związane z radiacją, czy nie? Gdzie do elektrowni stąd jest tak daleko, że... To się już nic nie działo, nie? Że on tutaj normalnie ma badania... A, bo oni mają taki obowiązek przechodzenia badań raz do roku, gdzie siadają na taki fotel i mierzą im poziom promieniowania w całym organizmie. No. No to jest lepiej niż w Kijowie. Akurat tu, w tych Tieremcach, bo tam pojedziemy do babuszek później, tam mają trochę inne terytorium, ale tutaj to jest 10 metrów pod ziemią, możesz wyciągać wodę stamtąd i nic się nie dzieje, a tam w tamtych częściach strefy. Czyli po prostu nie dmuchnęło w tą stronę, tylko dmuchnęło w tamtą stronę. Czyli gorzej było w Polsce niż tu u gościa. To się zaliczyło do strefy wykluczenia tylko dlatego, bo poszedł opad radioaktywny, który odciął ten cypel. Aha. I a tu jest z drugiej strony rzeka. Tak, a z drugiej strony jest Morze Kijowskie i dlatego oni tutaj się znajdują w strefie wykluczenia, bo po prostu nie było tu jak dotrzeć. I oni są na czystym terenie, całkowicie zdrowi, a strefa wykluczenia taka, nazwijmy to oficjalna z promieniowaniem, to jest tam dalej. To nadjęło. A my byśmy budowali. Za zdrowie. Zdrowie gospodarza. Спасибо. Да кавы чёрные. А вы не понимаете. Ale ja nie piję. To jest zajebiście zadowolony, bo ktoś przyjedzie, to jakąś twarz zobaczy, nie? Coś się dzieje. Nie chcesz takiej saszety szata? Takiej eleganckiej tarybunie? Winki, winki. Co ktoś podarował? Ty pijesz kruglosu toczne. Jak dzień? Jak ustał, tak i poszło u ogród. I tolku nie ma nijakiego. Dzień i noc. U ogrodzie tolku nikakiego. Strasznie dzisiaj wieje. Nie wiem, jak się ustawić, żeby było audio dobre. Jest i cerkiew, ale ona cały czas działa. Odnawiana. 10 dni? No. A, jakieś święto. To Ilii, Świętego Ilii, cerkiew. No. Ram.
И у нас через 10 дней большой праздник. Едем готовиться. Będzie impreza za 10 dni i już robią przygotowania. I to ciekawie, że to strefa wykluczenia, wszystko zamknięte. Ludzi tu niemalże nie ma. A to działa cały czas. Te dzwony, to wszyscy mają potrzebę potrząśnięcia sercem, ale nie my. My nie robimy zamieszania. I вот jest takie fotografie, że wy ich nie widzieli. Widzicie, wojenne Czernobyl tomu podobne. No i to mi się podoba. Tam u góry, widzisz te, gdzie żeśmy byli na tych dźwigach, nie? On gdzie włożył? Ale nie ma nic z tego tajnego obiektu nasłuchowo-antenowego. Jesteśmy w Czarnobylu. W ogóle Czarnobyl cały czas działa, nie? Bo tak się wszyscy wybierają do Czarnobyla, a tak naprawdę jadą do Prypeci. Bo w Czarnobylu to normalnie życie się toczy, segregują śmieci, mają eleganckie magazyny. Nakupiliśmy sobie borżomi. W końcu w jednym sklepie było więcej niż 3. Cały nakład nabyty. A tu jest główny plac. Byłem jeszcze rzutem na taśmę wjechać na fermę norek. Bo to też nagrywałem, będąc poprzednim razem, gdzie można porównać przede wszystkim to, jak zarosło. W którą to stronę, kierowniku? A jak wygląda w środku? O, tu się piło i to mocno. Z rybki, jak i słoiczka, to wiem sobie. O, matko. A cóż to jest? No i to proces eksperymentu z tymi rybami łowionymi tutaj z tego zalewu. No. To jest zalew jakiś parafini albo w czymś, nie? A i potem co? Oddziaływanie promieniowania na takie organizmy żywe. Jak karmili tymi rybami na ruki. No. No i badali, jak jest wpływa na... A czyli jak skażona ryba i zjeje norka, to się będzie działo? No i się okazywało, że norka jest... Nie są norki jest dobre. Czekaj, czy... O, tu jakiś mural, widziałeś? Tak, nie. To chyba. To takie coś były. Gdzie takie? A na oku Moskwy też takie były. To fajne akurat. Coś ładne to namalował. Mięso było skażone chyba norek, a futra były dobre. Ja wiem, że jedno było ok, drugie było. Słuchaj, tu widzę, że z tymi norkami się nie patyczkowali, jak taka lampa kurna operacyjna. To się czarne. To jest co? A, no widzisz. I to do którego roku działało? Ryby były, czy to było do karmienia norek? Nie, to przygotowali ryby. Mączki, bo to mączki ogólnie ryby, nie? Aha. Kurnia, to duży zakład produkcyjny, czyli to powstało już po tym. Tak, po tym. O. Też tu trochę betonu na wylewali. To jest z czegoś przesłatone, tego nie budowali jeszcze w podstaw. Korzystali z infrastruktury. No, nie żyło im się tu za specjalnie tym norkom, jak widzę. Klatek tyle. I nie są za specjalnie duże. Gdzie są utylizowane, zużyte pręty paliwowe. Prowadzi tutaj taka linia kolejowa, bezpośrednio z elektrowni, która jest tam. I codziennie między 10 a 14 jest zamknięte wszystko. Policja wyjeżdża, stoją. Bo jedzie ten pociąg z tym prętem paliwowym do utylizacji. Tam ten pręt paliwowy obrabiają, zatapiają w betonie i tam jest taka przechowalnia zbudowana. I w tej przechowalni on będzie leżał dużo lat, aż wymyślą, co z tym dalej zrobić. I to już robią 15 lat i będą jeszcze robić to z 50 lat. Tak więc tak wygląda utylizacja elektrowni jądrowej. No tak, ale przygotowanie, kiedy rozpoczęli przygotowanie do wyłączenia? No, nie było, po prostu data, ciach, strach i teraz do 2057 będą... Jeżeli dobrze pamiętam, włączyli ją 11 grudnia, 2 dni przed dniem likwidatorem. Tak. Z takim Związku Radzieckim, Marcin, jak chcesz, jak to z swojej strony dojrzymać, tak, ale... A można z tej? Można z tej. To z tej pojeźdź. Coś tutaj przyznaczyli. A tutaj mi opowiedzieli, jak wszyscy mówią poważne tematy. No. Teraz tutaj, na tyłach, kurwa, tej stacji
przepompowywali mi paliwo z kosiarki dla autobusu, żebym kurwa taniej zapłacił. A na to skrzyżowanie, jak była tu awaria, tego samego dnia, czyli 27 kwietnia, stanęła ciężarówka tutaj na rynku, otworzyła burtę i była pełna wody. Każdy, kto podjechał, mógł pić wódę. A schowałem już tą 360.